Dlaczego tak urządził? Koniec. Jego gazik wpadł na minę. Parę kilometrów stąd. To jakiś ubecki pułkownik z Warszawy. Gdybyśmy coś przy nim sknocili, dopiero daliby nam gazu. My nigdy nie knocimy, Rosen. Gdybym wiedział, to bym mu przeszył wargę do nosa. Cicho. Pamięta pan, że jutro na komisji staje sierżant Dudek? Nie pozwoliliście mi zapomnieć. Do zobaczenia na komisji, Kwiatkowski. Czołem! Załatwiony, Dudek. Zazdroszczę ci. Ty też powinieneś wziąć do cywila, dopóki się do ciebie nie dobiorą. Wczoraj z mojego batalionu zebrali porucznika, bo się zalał i wygadał kapusiowi, że należał do AK. Ja się nie zalewam, Dudek. A i tak długo ty nie otrzymam. Odmażerować! Nie wiecie, że nie zwalniamy z wojska lekarzy? Nawet niech się wam nie śni powrót do cywila. Ale ja się tu marnuję, panie majorze. Moją specjalizacją jest ginekologia. A co ja tu robię? Pełnię funkcję chirurga. A teraz, kiedy jest mniej kończyn do obcinania, leczę nawet i trypra. A tam kobiety mnie potrzebują. To wy pewno potrzebujecie kobiet, Kwiatkowski. Koniecznie musicie im tam zaglądać. Tu nie ma miejsca na żarty, panie majorze. Zgwałcono setki kobiet. Nawet staruszkom nie uszło na sucho. Milczeć, Kwiatkowski. Armia Czerwona nie gwałci. Zwolni się go wtedy, kiedy sami wykształcimy wojskowych lekarzy. Za 5 lat? Może i za 10. Niezły wyrok. W takim razie proszę o urlop okolicznościowy do Warszawy. A co to za okoliczność? Spotkałem narzeczoną. Myślałem, że nie żyje. Muszę ją zobaczyć. Chcę się żenić. Od razu się żenić? No dobrze. Idźcie sobie na te ksiuty do tych gruzów. 7 dni. Tylko mi wracajcie na czas. A czy ja wyglądam na dezertera, panie majorze? Obywatelu, majorze Kwiatkowski. Z panami skończyliśmy w wojsku raz na zawsze. Takie! Jeżeli zdezerterujecie, rozstrzelam was bez litości. Do miłego zobaczenia, panie majorze. Jakiego tam kurwa miłego? Wreszcie was widzę, Kwiatek. Witam pana, pułkowniku. Jakie samopoczucie? Chujowe, mój Kwiatkosiu. Podobno nieźle strzeliście mi gębę. Starałem się. Wszyscy patrzą na mnie jak na smoka. Wy też pewnie nie lubicie bezpieczeństwa, co? Dlaczego? Każdy chciałby żyć bezpiecznie. Jeździć bezpiecznie, żeby nie trafić do szpitala. Kwiatek, jeździć bezpiecznie, to my będziemy jak się wytępi wrogu i rozbroi miny. Dajcie mi coś od bólu. Proszę.
Cybalgina, pułkowniku, to nie truje. Pan musi pełnić jakąś ważną funkcję. Za byle kim telefonu by nie ciągnęli. Ja nie powiem wam ściśle tajne. Pan to musi mieć ciekawą służbę. Cały czas w napięciu, w ruchu. Co, chcielibyście zmienić przydział? O, to jest możliwe, podobacie mi się. Dobrych lekarzy do szycia gęb zawsze nam potrzeba. Nie, tylko... Ale lubię przygodę. Ale to trudna przygoda, Kwiatek. Ciężka służba oczyszczania. Trzeba tępić, rozgniatać i utrupiać. I to po cichu, bez hałasu. I myślicie, że ktoś wam powie dobre słowo? Boją się was, nienawidzą. Zawsze są gotowi wsadzić nóż w plecy. To służba straceńców. Gotowych dla wielkiej sprawy oddać zdrowie, życie i dobre imię. Potem i tak pochowają was pod płotem. To bardzo romantyczne, panie pułkowniku. Romantyczne? Dla takiego inteligenciaka jak wy, Kwiatek. A dla takiego prostaka jak ja to ciężka robota. Ale ktoś musi wywozić śmieci. Same śmieci? Każdy reakcyjny, burżuazyjny reakcjonista to śmieć, Kwiatek. Weźcie się czyni niewłaściwych rzeczy. Wychowywała was burżuazyjna propaganda, dlatego powtarzacie wrogie plotki. Już panu doniesiono. Trzeba się dokształcać politycznie, Kwiatek. Rozmowa z panem pułkownikiem rozjaśnia mi umysł. Dobra, dobra. Nie lubię lizusów. Ale może i z was będą jeszcze jacyś ludzie. Wiecie co? Jak wam się znudzi w wojsku, to zadzwońcie do mnie do Warszawy. Zbadamy wasz życiorys. Pomyślimy. Szef urzędu do was, towarzyszu pułkowniku. Niech zaczeka. To jest. Muszę zadzwonić do centrali. Wynoście się, łaskawie, Kwiatku. Z towarzyszem ministrem Radkiewiczem. Z ministrem Radkiewiczem. Kapitan Kwiatkowski. Proszę. Sierżant Dudek! Pokaż się małego. Mamy tu do czynienia z ostrą incredibile diotum. In crudo? Pan major zechce zobaczyć? Melubrum virilo putridum. Rzeczywiście, vacuum membrum crepitat. Niezdolny do służby wojskowej. Chwileczkę. Towarzyszu majorze, na co on jest chory? Degeneracja przewodów nasiennych. Czym to grozi? Kastracja. Ucięcie jaj. Aha. Chyba nie chcemy trzymać w wojsku eunuchów. Dzięki, ale uraziłeś moją męskość. Zaraz poleciałem do takiej jednej niemeczki i no, szkoda, że nie mogłeś tego widzieć. Dla mnie już jesteś cywil. Zazdroszczę ci. Ja im wyrwałem tylko 7 dni, jutro jadę do Warszawy. Czekaj. O Jezu. Składam ci bardzo korzystną propozycję. Wybieram się do Warszawy po niemiecką ciężarówką, wyładowaną mebelkami i innym sprzętem bardzo poszukiwanym w zgruzowanej Warszawie. Zasiądziesz obok mnie w szoferce jako kapitan odrodzonego Wojska Polskiego? Mam kryć twój szaber przed Sowietami? Już wiem, że potrafisz się odpowiednio zachować. Dojedziemy do Warszawy jak po maśle, a ty znajdziesz w kieszeni parę groszy na zabawę w stolicy. Po co ty się zrywasz z wojska tutaj? Przecież tu jest najlepszy towar. Ja forsy mam już dosyć. Nudno. Wracam na Pragę. Tam jest życie.
Załatwisz mi cywilny garnitur? Jedno czy dwurzędówkę? Wszystko jedno, byle pasowo. Możesz być spokojny. No to przybij. Przyjazd jest? Mam w dupie zezwolenie. Jak to w dupie? Jestem lekarzem. Wiozę cudem zdobyte meble do szpitala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oni nie mają tam gdzie tyłków położyć. Rozumiecie, kolego? Dziękuję, Andrzej. Jakbyś czegoś potrzebował, zawsze mnie tu znajdziesz. Następne podwórko, na prawo, pierwsze piętro. Na drzwiach stoi Genovefa Smyk. Ja też ci dziękuję, Maniek. Porucznik Sadłowski. Ja spod Lidy. Kwiatkowski. Zamek Gdymina. Już go nie zobaczy. Uczyłem tam rysunków. Zdobyła pan Berlin? Dobili antychrysta w jego norze. Pan się nie boi. Ja jestem zwykły Polak. W Kazachstanie jadłem łajno. Zdrowie nie dopisuje. Mają mnie zwolnić z wojska. Tak? No i co? Będzie pan dalej uczył rysunków? Pójdę do klasztoru. Przeczekam antychrystów. Mm-hmm. To będzie bardzo długie oczekiwanie. Szanowanie. Zdrowuj się, Mario. Łaski pełni. Pan zdrowy.
Co pani tam robi? Cieszę się życiem. Może mnie pan stąd wyciągnąć? Już. Niech pani poczeka. No. Ostrożnie. Dziękuję uprzejmie. Szukałam śladów po naszym mieszkaniu. Zagapiłam się i wpadłam jak głupia. Doktor Kwiatkowski. Krysia z naprzeciwka. Cieszę się, że żyję. Właśnie wróciłam z Niemiec. Mama już nie wróci. Nie żyje. Kiedy Niemcy ogłosili listę gatyńską, wiedziałam, że już długo nie pociągnie. Nie chciała przeżyć ojca, zagasła w obozie. No a jak twoi rodzice żyją? No objawili się niedawno w Łodzi. Krysia, nic cię nie boli? Zawsze spadam na cztery łapy. Jak ty wyładniałaś. Dawniej ledwie mnie zauważałeś, ważny pan doktor. Albo się uganiałem za jakimiś panienkami, zamiast docenić, jakie mam skarb pod bokiem. Dobra, zostawię te zaloty, drzwi w drzwi. Trzecie piętro od lewej. No ale wtedy brakowało ci ze dwa lata. Krysiu, żyjemy. Żyjemy! Musimy to uczcić. Idziemy się bawić. Bawić na gruzę. Zapraszam cię na dancing. Dancing? Zdariowałeś. Gdzie tu masz dancing? W mordowni na Targowej? W hotelu Polonia. Ocalał. Luksus jak przed wojną. Zapraszam cię na uroczystą kolację. Też pomysł. Dancing w ruinach. Nie za bardzo tam śmierdzi spalenizną? Patrzę w twoje oczy. Zapominam o całym świecie. To są komplementy dla byle jakich panienek z przedwojennych szlagierów. Wobec tego przeczytam ci prawdziwą poezję. Kotlet schabowy z kapustą. Befsztyk z cebulką. Zraz zawijany z kaszą. Z tego wszystkiego w wojsku dają tylko kaszę. Chcesz mnie upić? Ile ty masz lat? Niedługo skończę 20. Na ogół używam wiśniówki do uwodzenia młodych dziewcząt. I przeważnie osiągam swój cel. Oczywiście jest procent, który od tego choruje. Dzisiaj szczególnie zależy mi na sukcesie. Czy to by nie jest zbyt wulgarne? Przepraszam cię, Lacyna. Będę cię uwodził ze szczególną galanterią. Dziękuję. Wybaczam ci. Co za dziwny świat. Nierzeczywisty. Może znowu obudzę się w baraku? Ja jestem rzeczywisty i chcę pięknie spędzić z tobą ten wieczór. Przepraszam, na chwilę zostawię cię sam. Jest. Dwuosobowy pokój na jedną noc znajdzie się.
pan przedwojenny. Panie, tu nawet szczur zdechł w boku. Jestem powojenny. Zaraz się wylegitymuję. A teraz? Na jedno? Dzisiaj na jedno. Jest apartamencik zarezerwowany dla ambasadora Meksyku, który ma przyjechać pojutrze. Bardzo lubię kaktus. Albo zastrzelą. Wiesz, co znaczy NKWD? Bezpieczeństwo? Natychmiast do telefonu! Łącz się z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. To pilne. Proszę z towarzyszem ministrem Radkiewiczem, pułkownik Kwiatkowski. Nie, no nie bójcie się go, sprawa tego nie warta. W takim razie proszę stawać się ministrem Kwiatkowskim. Proszę, dajcie spokój, no od głupota. Pułkownik Niskulka wypił. Dzieciu, cześć, Andrzej. Słuchaj, to był mały incydent, ale już wszystko w porządku. Przepraszam cię, zobaczymy się jutro, cześć. Towarzyszu, wypijmy na zgodę. Jestem pułkownik Kawałek. Bardzo mi miło, ale tego wieczora jestem z tą oto damą. Jesteś ubekiem. Później ci wszystko wytłumaczę. Nie mogę ucztować z pułkownikiem bezpieczeństwa. Powiedz mi prawdę. Ty jesteś ubekiem? Jestem lekarzem. Nigdy nie będę pułkownikiem, a tym bardziej ubekiem. Chodź. Orkiestra, proszę grać. Boże, tu nawet jest łazienka. Wiedziałem, że tym cię zdobędę. Masz pierwszeństwo w kąpieli. Wiesz, jest jednak w tobie coś z taniego dziwkarza. Bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam. Czy pan pułkownik mógłby mi 2 minuty poświęcić? A skąd pani wie, że jestem pułkownikiem? Ja słyszałam, jak pan telefonował. Ja tutaj co dzień przychodzę, bo tutaj tyle różnych ważnych osób, ale nikt mnie nie chce wysłuchać. Niech pani wejdzie. Proszę usiąść. O co chodzi? No to jest jakaś pomyłka. Oni aresztowali mojego syna, ale on nigdy w niczym nie brał żadnego udziału. Tu jest dobry chłopak, prawy, zdolny. Ja błagam, niech pan to przeczyta. A dlaczego pani z tym do mnie, a nie do urzędu? Ja chodzę tam, ale to równie dobrze mogłabym tu wyrzucić do śmieci. Ja podchodzę tu w hotelu do różnych ministrów i nikt nie chce nawet na to spojrzeć, a aresztowany. To nie moja sprawa, uciekają jak diabeł przed święconą wodą. Boże, ja uchowałam go przez całą wojnę. Nawet Niemcom z budy uciekł. Nawet z powstania wyszedł cały, mimo że walczył na dworcu głównym. A tam było piekło. Teraz mi go zabieracie. Za co, panie pułkowniku, za co?
Gdzie on siedzi? Mówią, że jest Buben, no Cyryla i Metodyk. Sankowski Romek. On ma dopiero 17 lat. Jak takie dziecko może zagrażać demokracji? Za co on cierpi? Za to, że odwiedził swojego dowódcę z powstania. Dobrze. Sprawdzę to, ale niczego nie obiecuję. Dziękuję. Panie Bóg. Nie trzeba. Bardzo dziękuję. Tom, może ja przyjdę za 2 dni. Mnie tu już nie będzie. Niech pani czeka w domu na wiadomość, jeżeli nadejdzie. A teraz przepraszam, nie mam już czasu. Czy ja mogłam przypuszczać, że kiedy przyjdzie wyzwolenie od Niemców, to mój syn znajdzie się w więzi? Wszystko słyszałam. No i co teraz? Jak to co? Nic. Jak to nic? Przecież dałeś tej kobiecie nadzieję. No ale co miałem zrobić? Przyznać się, że nie jestem ubekiem? Gryź. Wyjdź. Chcę się wykąpać. Krysiu, przecież ty mnie wcale nie znasz. Myślisz, że nie potrafiłbym wyciągnąć tego chłopaka? Nie wierzę. To załóż się. O co? Przecież ja nic nie mam. Załóż mi się. Jak mi się nie powiedzie, to odejdę stąd w niesławie. A jak mi się uda, to mnie pokochasz. Obawiam się, że ani nie odejdziesz, ani go nie wyciągniesz. A sam zginiesz w więzieniu. Dlatego bym nie chciał. Daj mi szansę, Krysiu. Proszę cię. No dobrze. Jeżeli uratujesz tego chłopca, pokocham cię. Krysiu. Daj klinę. Nie, teraz tu rozmawiają mężczyźni. Znikaj. Mianuję cię porucznikiem. Takim z awansu. Szczera polska chłopsko-robotnicza gęba. Urodzony ubek. Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. A niech cię jasna cholera. Wiedziałem, że się nosi, ale taki numer. Skok na UB w środku miasta. Kurdystan, nie mogę się śmiać. Taki jestem zdumiony. No. Gwiazdki wytniesz sobie z amerykańskiej puszki, a ja do swoich dołożę grybelki. Rozkaw, panie pułkowniku. Chłopaków mam zdolnych. Miesiąc temu zdezerterowali całą kompanią i biegają po pracy. Do kuchni! Do kuchni! No. Ręczysz za nich? Całą moją głową.
Trzeba by im co zapłacić. Kto zapłaci? A tak jeden, co siedzi na Cyryla i Metodego. Za co zapłaci? Za wolność. Jakby się udało jego wyciągnąć, obsypałby nas dolarami. Dolarami? To jaki szpieg. No szpieg. Złodziej. Szabrował na ziemiach odzyskanych ile mógł. Nieźle się nadział forsą. Nic by mu się nie stało, gdyby przez pazerność nie obrobił willi przydzielonej jednemu ważnemu Beckowi. Ten postawił na nogi wszystkich swoich łapaczy, no i uznali to za antydemokratyczny sabotaż. Jego żona sfinansuje całą naszą imprezę. A i coś zostanie na czarną godzinę. Ja się do dolarów nie mieszam. Twoja w tym głowa. Broń. Chłopcy wezmą pepesze, które zabrali na pamiątkę z wojska. A my będziemy mieli po naganie. Przydałby się Willis albo Gazik. No to może trochę potrwać. Upoluje się z bazy albo z ulicy. Legitymacje ubeckie. Mam takiego jednego, co zrobi dyplom króla angielskiego. Żadnych fałszywych papierów, Dudek. Kto będzie kontrolował wiceministra? Z obstawą? Z automatami? No racja. Coś jeszcze? No muszę mieć jakąś mylinę. Nie będę przecież mieszkał w koszarach. To już wszystko. Ale mnie suszy. No, to do wieczora, obywatele pułkowniku. Towarzyszu pułkowniku, towarzyszu pułkowniku. Od tej pory wszyscy musimy sobie towarzyszyć. Takie są zwyczaje w UB. Tak jest. Uszanowanie panu pułkownikowi. Mam szykować ten sam saloniczek? Nie trzeba. Ilu mamy ludzi dzisiaj? 7. 3 kelnerów, 4 gości i parę dziewczyn dorywczo. Komu podlegacie? Kapitanowi Bąkiewiczowi na Cyryle. A, temu. No. Serdecznie pana zapraszam, panie pułkowniku. Najmocniej pana przepraszam za ten wczorajszy wypadek. Wypadek? Zostałem rozszyfrowany. Wszyscy to wiedzą, kim jestem. Jakieś lamentujące baby zaczepiają mnie w recepcji. Muszę przemykać się tylnym wejściem. A wszystko przez jakiegoś tam... Jak mu tam? Karolema, ale nie, to swój chłop. No nie, chyba pan nie zechce wyciągnąć konsekwencji. Gdyby się tak naczelstwo dowiedziało, to... No to wysłaliby go na wschód. No diabeł z nim. Chamiusz. Ale pożyteczny. Ofiarował nam 2 sztude bakery, no, w prezencie. Zajmujecie się transportem? O, serdecznie zapraszam. O, ja to jestem starym kierowcą i mechanikiem przed wojną. To w Łodzi oporządzałem autokary, tak. Robiliśmy strajki. O, proszę, proszę bardzo. Z Karolewem mus wypić. My jesteśmy od nich zależni w przedmiocie motoryzacji. Nie tylko w tym. No, nas w bezpieczeństwie bardzo brakuje pojazdów. Czasami człowieka cholera bierze, bo nie ma czym wyjechać. O, no to jeden przyzwoity łazik. Co mogę wam pożyczyć? To oczywiście do zwrotu. Nie no, pewno, że do zwrotu. Przecież za miesiąc będziemy mieli łazików na pęczki. Dziękuję wam. Nie wiem, jak się mam odwdzięczyć. Niech bezpieczeństwo będzie sprawne. No w końcu wrogów to my mamy co niewiele. Wystarczy do końca życia. A co wy myślicie o Mietku Moczarze? Nie ujawniam swoich myśli z zasady. Słusznie. Bardzo słusznie. No, nie bajcie się, że mieszam się w nieswoje sprawy, ale... Nie podoba mi się to, co on wyprawia w Łodzi. Dobrze go znacie? Od przedwojny. A co wam się tak konkretnie nie podoba? Napakował więzienie ludźmi, tak że oddychać nie ma go. Aresztuje, jak leci, wszystkich swoich osobistych wrogów. Towarzysze są bardzo niezadowoleni, że psuje im robotę w mieście, a miasto przecież zawsze było czerwone. Tylko wam to mówię. Chodzi o dobro naszej partii. Bardzo dobrze, że jesteście szczerzy.
Moczar. Ciekawe. Wataszka. Bawił się w partyzantkę. A wy nie? O, przepraszam. Ja przebywałem w Związku Sowieckim, a Moczar się bawił w partyzantkę i nie zauważył, że wojna się skończyła. Przemyślimy tę sprawę. O, nie, towarzyszu. Ja płacę. No, jeszcze raz bardzo uprzejmie was przepraszam za tego niedźwiedzia Karolewa. No, choć dziewczyna była ładna, no i trudno mu się dziwić. Nawiasem mówiąc, osobista sekretarka. Najlepiej udawać, że się jest zakochany. Ale tu już jestem spalony. Nigdy to nie wrócę. To gdzie podstawić łazik? Sami odbierzemy. Dzień dobry, doktorze. Przedstawić moją sekretarkę, towarzyszka Krystyna. Krysiu, pozwól, to są moi ludzie. Miło was poznać, towarzyszko. Dobrze móc spojrzeć na ładną buzię w czasie naszej ciężkiej pracy. A to, towarzyszu pułkowniku, nasi ochotnicy. Kapral Głowiczki. Mianuję was sierżantem. Szeregowy Bidak. Mianuję was kapralem. Wiecie, o co chodzi? No tak, mamy zabawić się w ubeków. Bardzo nam się to podoba. Jesteście moją eskortą. Mhm. Nie wolno wam odpowiadać na żadne pytania. Pułkownik wam zabronił. W ogóle pełna tajemnica. Tak. Oni to rozumieją. Tak jest, towarzyszu pułkowniku. Broń jest bardzo dobrze, ale nie będzie do niej amunicji. Jak to? Nic. Żadnej strzelaniny. Nul. Lipny jest pułkownik, lipna będzie jej broń. Wystarczy, że się was przestraszą. Działamy nie siłą, tylko psychologią. W razie wsypy podnosicie ręce do góry i mówicie, że na ulicy zatrzymał was pułkownik i wziął pod swoje rozkazy. Tak. Idziemy wykapować Willisa, towarzyszu pułkowniku. Mamy coś na oku. No to idźcie. Od przybytku głowa nie boli. Cześć. Masz dla mnie jakąś melinę? Co? Melinę czy masz? Mam tu obok mieszkanie sąsiada. Wyjechali na szabę. Jest telefon. Cwaniak podłączył się pod jakieś ważne biuro. Można dzwonić wieczorem albo o świcie. No. Słuchaj, ty wracasz potem do wojska? Nie wiem. Przydałyby mi się jakieś wariackie papiery. Co, udajesz wiceministra bezpieczeństwa, a nie potrafisz zrobić się wariata? Dasz sobie radę. Mój stryj był aktorem. Grał czasem w filmach. Pamiętam, w jakiejś stróżówce przymierzali mundury ułanów. A później koń o mało mnie nie kopnął. To dobrze, że nie potrzebujecie koni do waszego towarzystwa. Widzisz, Krysiu, jak trzeba, jestem też i aktorem. Tylko, że tu nie chodzi ani o sławę, ani o pieniądze. Mój stryj ryzykował tylko upadkiem z konia. Czy ty zdajesz sobie sprawę, na co ty się porywasz? Tak szybko strach cię obrócił. To ja cię sprowokowałam. Uniosłeś się ambicją, chcesz mi zaimponować. To był głupi zakład. Wycofaj się z tego. Dawniej rycerze chodzili do walki z imieniem ukochanej na ustach. Teraz moja kolej. A, już wiem, czego się boisz. Boisz się, że mnie nie pokochasz.
O to się nie boję. Boję się o ciebie. Kwiatkowski, wasz pułkownik obiecał mi łazik. Sierżant Tomaszek! Wiem, obywatel pułkowniku, zaraz wydamy! Obywatel pułkownik, zechce podpisać. Kota w worku? Już prezentuję. Sprawdźcie tego. Towarzyszowi pułkownikowi, że oddam samochód w nienagannym stanie. Jazda! Bezpieczeństwa publicznego. Powtórzcie kapitanowi Bąkiewiczowi, że szykuje wam się dzisiaj niespodziewana wizyta. Pułkownik Kwiatkowski. Więcej wolałabym nie mówić. W randze wiceministra. Nie ma za co dziękować. Robię to dla Bąkiewicza. Ale nie mówcie mu, że dzwoniłam, bo mi się podoba. Brawo, Krysiu. Możemy zakładać własny teatr. Ej, brawo! Brawo, towarzyszko. Sekretarko, brawo! Zastępca szefa urzędu, major Kowalski. Kwiatkowski. Kowalskich i Kwiatkowskich jest jak psów. Nawet mówię towarzyszowi Radkiewiczowi, że zmienię nazwisko. Ale nie pozwoli. Bo tak lepiej brzmi propagandowo. Że niby takie rdzennie polskie. Porucznik Dudecki, mój adiutant. Zdolny NKWDzista. Podłoga musi lśnieć, Kowalski. I trochę więcej zieleni. Urząd to nie kostnica. Zrobi się, nasz pułkowniku. Proszę do mnie. Siadajcie, Kowalski. Pracy urzędu jesteśmy ogólnie zadowoleni. No ale wiemy, że nie w pełni radzicie sobie nad sytuacją w mieście.
Doszły nas informacje, że na waszym terenie ukrywa się kupa dezerterów z wojska. Wyłapiemy ich, towarzyszu pułkowniku, ale na to trzeba czasu. Macie za mało informatorów, Kowalski. Trzeba głęboko spenetrować środowisko reakcyjne. Ludność nieuświadomiona politycznie, towarzyszu pułkowniku. Oporna masa. Ludność da się przekonać. Wrogów także. Trzeba im tylko głęboko zajrzeć do życiorysu. I zawsze się znajdzie jakaś pięta jak u Achillesa. Byłem na przeszkoleniu w Moskwie. Towarzyszu pułkowniku, staramy się psychologicznie oddziaływać, jak towarzysze sowieccy, ale nie zawsze psychologia pomoże. Czasy są rewolucyjne, Kowalski. I nikogo nie będziemy prosić o przebaczenie. Trzeba działać celnie i nie robić hałasu. A, macie tutaj u siebie niejakiego... Jak? Sankowski Roman. Sankowski Roman, lat 17. A jest taki gówniarz. Co macie przeciwko niemu? Wlazł do kotła, który założyliśmy w domu Rutka Bogdana, oficera podziemia. Do czego się przyznał? No jeszcze się wyługuje. Posiedzi, to się przyzna. Towarzyszu pułkowniku, on należy do akowskiej siatki. Teraz mówi, że przyszedł się dowiedzieć o zdrowie tego Rutka, rannego w czasie powstania. Niedobrze, Kowalski. Niedobrze. Będziemy musieli go zwolnić. Jak to zwolnić? Towarzyszu pułkowniku. Widzicie, Kowalski, w sprawie tego Sankowskiego interweniował u mnie bardzo, ale to bardzo zasłużony towarzysz. Rodzina tego Sankowskiego przetrzymywała go w czasie okupacji niemieckiej. Zawdzięcza im życie. Nazwiska towarzysza nie wymienię, bo to jest sprawa konfidencjonalna. Rozumiecie? Postraszcie gówniarza i puśćcie go wolno. Pewno to pionek. Już dostał od nas po dupie. Bardzo dobrze. Aha, żeby jego sprawa zniknęła mi z akt. Tabula rasa. Rozumiecie? Niech zaczyna nowe życie. A jak coś wykręci, to go zamkniemy na dobre. Honorowo? Honorowo, towarzyszu pułkowniku. No, to pokażcie mi teraz wasze kazamaty. Towarzyszu pułkowniku, kapitan Bąkiewicz. Kapitan Bąkiewicz, uczestnik bitwy pod Lenino. Gratuluję. Bąkiewicz, gratuluję. To jest podręczny areszt, towarzyszu pułkowniku. Staramy się ich szybko pozbyć. Ten w lewym kocie to Sankowski. Towarzyszu pułkowniku. Dudecki, też popatrzcie. Jest towarzyszu pułkowniku, ten w okularach podchrada ten, to jabłonka. Posiedzi, to mu się wzrok polepszy. Dobrze, Dudecki, macie swojego człowieka. Przecież niebezpieczny bandyta obrabował Urząd Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Jaki niebezpieczny bandyta? Jaki niebezpieczny bandyta? To zwykły szablonnik i złodziej! A do tej chwili wlazł przez pomyłkę. Ja go prowadzę i mam wyniki. Sypnąłeś kilka dróg przerzutu ludzi przez granicę. Znam sprawy, znam. I co ty mnie mówił? Bo mu zakazałem. Nie wolno mu o tym mówić. Rozumiecie, towarzyszu? Puśćcie go, Kowalski. I postraszcie, że nie ma litości dla szablonników. I w ogóle nie wiecie, że pracuje dla nas. Rozkaz, towarzyszu pułkowniku! Po opłaceniu chłopców i broni zostanie trochę do podziału. Nie wezmę ani dolara. Jak to była umowa? Puścili jabłonkę i żona się wywiązała. To co ja mam zrobić z tymi dolarami? Mamy Willisa, panie pułkowniku. Kurwa, wywabiła plutonowego, a my hop i jesteśmy. No, a numery to jeszcze dzisiaj przebijemy. Musztarda po obiedzie, chłopcy. Kończymy naszą akcję i cześć. Jutro oddajemy Gazika wojsku. Wy też skończcie z tą przebieranką i dobrze zamelinujcie peperze. Jak to? Dlaczego? Przecież tak dobrze poszło. Poszło nawet za dobrze.
A moglibyśmy mu wyrwać jeszcze paru chłopaków. Zgodnie z obietnicą jestem. Cała przyjemność po mojej stronie. Chłopak wrócił godzinę temu. Boże, jaka ona była szczęśliwa. Szkoda, że tego nie widziałaś. Może ja najpierw zrobię kawę. To nasz pożegnalny wieczór. Pierwszy słyszę. No przecież musisz wrócić do tego swojego wojska. Ja też pewnie gdzieś wyjadę. Oprócz ci te twoje pułkownikowskie belki? Pokochałaś mnie, czy nie? No przecież przegrałem zakład. Nie wracam do wojska. Powziąłem męską decyzję. Zostaję wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Co ty masz zamiar zrobić? Wyjeżdżam z Warszawy. A ja? Bałam się o ciebie. Tutaj, towarzyszu pułkowniku. Nie musisz tak do mnie mówić, jak jesteśmy sami. Muszę, bo jak się przy nich pomylę, to koniec. Pochwalony! Przestałaś się już bać? Bałam się całą wojnę, mogę się bać teraz. Co wy tu robicie? Jestem tutaj, ku chwale ojczyzny. Brudno tu u was. Aresztantów macie? Jednego, ale wieczorem oddajemy go do bezpieki. Co zrobił? Podpalił komitet BPR. Sam podpalił? Nie, ale zwichnął nogę i dał się złapać. Urząd Wojewódzki? Tu mówi porucznik Dudek z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jedzie do was pułkownik Kwiatkowski. Zawiadom cię, towarzysza Moczara. Tak. Tak, z polecenia towarzysza ministra Radkiewicza. Co? Dowiecie się, jak przyjedzie.
Pan pułkownik powie tamtym w Łodzi, że nam tu pilnie ludzi potrzeba. Dajcie tego aresztanta. Dostaniecie ludzi. Dostaniecie komendanta, który nie będzie transportkami ze strachu. Zabieram go do Łodzi. Dajcie mi jego akta. Nie mamy żadnych akt. Mieliśmy go oddać do urzędu. Ale baliście się wyjść na ulicę! Wziąłeś, gówniarzu, żebym cię więcej nie widział. Wykop go stąd! Plecy do Polaka? No dejcie, no. No strzelajcie teraz. Ujdziecie, a niech cię tak? Diabli. Ja mam zadanie niełatwe. Widzisz, co to znaczy mieć władzę? Można jednym gestem człowiekowi uratować życie. Skurwysyny. Obywatel pułkownik dokąd? Do miasta. A co obywatel pułkownik tam wiezie? Chyba cukier. Jak to chyba? Towarzysz minister nic nie wiezie, jedzie na inspekcję. To my wykorzystaliśmy okazję dla zaopatrzenia Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Róbcie wolną drogę. Przepraszam, towarzyszy pułkowniku. Kręcą się tu bandy w różnych przebraniach.